Proszę Państwa, będziemy za chwilę świadkami wspaniałego, mamy nadzieję, widowiska, a ten pruszący śnieg nadaje temu meczowi dodatkowej magii. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Bomba w górę. Gramy. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Kompletnie wyprowadzili tu bramkarza w pole. Pewnie trafia do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. No to mamy 1-0. To musi wpaść! O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. I mamy remis. 1-1. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. No, chyba trafi! I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie.
Mamy teraz wynik 2-1. Cudowna piłka, spójrzmy. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. No i mamy remis, 2-2. Teraz Radomiak przechodzi do ataku. Jak będzie tym razem? Świetna okazja! Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. A zatem jest teraz 3-2. Dominguez, Matuszek, nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji, cierpliwie ją budują, podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Dobra teraz interwencja. Matuszek. Dominguez. Wciąż szukają wyrównania, ale nie spieszą się. Chcą to rozegrać rozważnie. I bramka! Udało się! Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Ależ błąd. Fatalne podanie od bramki. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. O, chyba wpadnie. Jest gol. Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol.
na tablicy świetlnej. Wynik 4-3. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Uwaga, mocny strzał! Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie, gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Uderza na bramkę. Bardzo ładnie poradził sobie teraz z tym strzałem. To mogło być groźne, ale pokazał, że zna się na tym fachu. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Zablokowany ten strzał. Hubert Matynia. Stuprocentowa okazja! Tak, świetnie teraz bramkarz. Uwaga, czy odrobią straty? Tak jest. Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie, całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. Nie wrzuca w pole karne. Atak na piłkę skuteczny, ale ta wychodzi na rzut rożny. Ależ teraz kibice reagują na ten korner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Piłkę ma Szymon Matuszek. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Bramkarz spokojnie to wyłapuje. Nie było żadnego zagrożenia. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Ależ teraz podanie w uliczkę. Bardzo dobra interwencja.
Rozgrywa to więc na krótko. Mamy strzał! Dobrze, blokuje teraz strzał. Czuka. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Posyła piłkę w szesnastkę. Tak! Mamy wyrównujące trafienie! A więc ten mecz zaczyna się na nowo. Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Odzyskują teraz piłkę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. Ładne dogranie na dobieg. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Czuka. I akcja teraz w drugą stronę. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Kibice spodziewali się tutaj wygranej, a na razie mamy remis. Nadal jednak zachęcają swych ulubieńców do ataku głośnym dopingiem. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Uwaga, groźnie! Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy.